Drodzy Państwo, za chwilę, czyli zaraz, pokażemy Państwu sketch niskobudżetowy. Jego niskobudżetowość polega na tym, że nie ma w nim puenty, ale proszę się nie martwić, z Państwa pomocą damy sobie radę. Chodzi tylko o to, że gdy Państwo usłyszą słowo karp, żeby Państwo już wiedzieli, że to jest koniec i zacznijcie bić brawo, dobrze? I wszystko będzie dobrze, obiecuję. Zobaczmy, czy się dobrze rozumiemy. Płynie sobie karp. Zawodowcy. Hej, nie ma jej jeszcze? Jeszcze nie. Kurczę, wezwała nas i nie ma, cześć, co to za porządek? Rano. No. Cześć, sorry. Już idę. Już, przepraszam. Przepraszam, że się spóźniam na próbę. Już jestem. Dzień dobry, bardzo przepraszam za spóźnienie. Panowie, po prostu no taka była sytuacja, no nie uwierzycie, była taka sytuacja, że jechałam, przede wszystkim jechałam. Skręcałam z Chyciny do Bledzewa. No i tam mi wyskoczyły na drogę dziki i zeżarli mi opony w tiko. No, mam w tiko napęd naprzód, no i tam jest napęd, no i to tam mi zeżarli opony. No i po napędzie, nie? No i także... Oh. Naprawdę, no i tego, także nie wiedziałam, co zrobić. Trochę mówię, dobra, obciążę tył, obciążyłam. Przód się uniósł. No i się napęd zsunął. Tak. Napęd się zsunął, ruszyłam, dojechałam. Zresztą, proszę panowie, ja zwykle jeżdżę tam, gdzie mam niżej, nie? Raczej nie pracuję na górkach, nie? Raczej w dolinkach, także tam zjeżdżam i tak, no, tylko tam, gdzie będę niżej mogła. Dobrze, panowie, mam taki pomysł nowatorski, żebyśmy w tym roku zrobili na święto miasta, żebyśmy zrobili bolesną matkę. Co wy na to? Bolesną matkę? Matkę, tak. Ale przepraszam panią bardzo, ale bolesną matkę robiliśmy w zeszłym roku na zaduszki. No tak, ale to były zaduszki, to była smutna sytuacja. Teraz chciałabym uhumorzyć tę dramatyczną scenkę. A to nie żartuję, jak uhumorzyć? Przecież tam, to jest dramat, tam ginie wielodzietna meksykańska rodzina w męczarniach, tam się krew leje. To są mity, wie pan, naprawdę. Proszę pana. Mity? Proszę pana, proszę mi zaufać, naprawdę. Niejedną rzecz reżyserowałam i naprawdę mam doktorat z uhumarzania. Wiem, jak to zrobić. No. Przepraszam bardzo. Tak. Czy w tym roku ja znowu będę grał bolesną matkę? Proszę pana, pan jest najlepszą bolesną matką, jaką widziałam. Zapraszam do mnie tutaj po rekwizyty. Tak. Zapraszam bolesną matkę. Bardzo proszę. To jest tak, proszę stanąć jak człowiek. Tak, dobrze. Pan bolesna matka. No wie pan, no to jest dramatyczna postać, także, o, tak jest fajnie, bardzo fajnie, tylko żeby jeszcze znaleźć jakbyś jakiś element żeński, to może znajdziemy linię włosów, bo widzę, że się wytarła po prostu. Ale spokojnie, szukamy, przesuwamy, no nie ma, nie? Nie ma, powiem panu, że taka sytuacja, że nie ma. Bardzo mi przykro, wie pana, pan kogoś, kto panu powiedziałby prawdę, ma pan, nie wiem, rodzinę, bliskich? Rodzinę. Nie ma pan bliskich, okej, okay. Dobra. Znaczy proponuję, o nie, pojawiła się tutaj grzywka, dobrze, jest element kobiecy, jest grzywka na Dorotkę, jest bardzo dobrze. Proszę się oddalić na swoje miejsce. Teraz bardzo proszę, pan Herubio do mnie, bardzo proszę. O! Zaczepiły tutaj pewne elementy, świetnie. Bardzo proszę sobie przytrzymać tutaj stroik, świetnie. Okej, okay. Bardzo proszę, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, pan jest, może oczyścimy tutaj stroik, bez żartów. Ja się zajmuję uhumarzaniem, także dobrze. Panie Herubio, bardzo proszę tutaj na chwileczkę stać. Panie Herubio, mówię do pana. Panie Herubio, pan jest tłamszony, pan słucha mnie? Tak. Pan jest tłamszonym mężem pani bolesnej matki, dobrze? Bardzo proszę tutaj ostatniego pana, zapraszam do mnie. Pan będzie karabinieros, oto pana karabin. I bardzo proszę też karabinierorski czepiec. Mniej chodziło o szefa kuchni, tylko po prostu o, do widzenia. Ja panu pokażę, gdzie pan będzie grał. Proszę się rozsunąć. Pan będzie grał, już panu pokazuję. No jak? Do widzenia, bardzo proszę. Bardzo proszę. Tutaj, bardzo proszę. Tutaj, bardzo proszę. Tutaj, bolesna matka, bardzo proszę. Proszę pozycja, Vivian, proszę, bardzo proszę. Bardzo proszę.
Boleje. Boleje. Wie pan, to tak, trzeba by zrobić generalnie tak, że to boleje musi iść takie bardziej z padołu, tak? Czyli boleje, bo stąd. Tu ma pan padł i z padołu musi się wydobywać ten dźwięk. Boleje, boleje, coś takiego. Boleje. Świetnie. Boleje. Dorzućmy element humorystyczny, ę na końcu. Boleję, boleję, proszę bardzo. Boleję, boleję. Dobrze, i teraz... Nad mym łonem. Tak, jest, teraz dobrze. Jeżeli jest łono, proszę wskazać, prawda? Czyli musi być boleję, boleję nad mym łonem. To jest humor, prawda? Ale osobiście nie posiadam. Proszę w takim razie skorzystać z mojej lokalizacji. Bardzo proszę. Boleję, boleję nad mym łonem. Skąd dzieci wyszły me gęsiego? Świetnie. Herubio? Co się czepiasz? Nie, nie. Co się czepiasz? Przepraszam, nie. To nie może być tak, jakby pan wołał do żony na wykopkach. To nie są wykopki. Typu Anka! Anka! Gdzie jest wiadro? Nie. Pan musi zastosować warsztatowy jakiś sygnał. Proszę na przykład, nie wiem, szorowanie po skali? Co? Szorowanie po skali. Proszę, co się czepiasz? Co się czepiasz? Coś takiego. Bardzo proszę. Co się czepiasz? Co się czepiasz? Bardzo ładnie. Ja niechcący płodziłem. I teraz tak, co czuje postać, która niechcący płodziła? Co czuje? Zawstydzenie, tak? Zawstydzenie. I tym będziemy śmieszyć, że ona się wstydzi. Co? I ja niechcący płodziłam. Czyli pan, proszę iść w kierunku bolesnej matki, zasłaniając i odsłaniając miejsce płodzące. Bolesna matka zaś widzi, co się dzieje i ucieka, zasłaniając i odsłaniając miejsce płodzone do granicy Meksyku. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Co się czepiasz? Coś... Proszę. Co się czepiasz? Co się czepiasz? Ja niechcący płodziłem. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Już dawno chciałem odejść, ale... Przepraszam. To już pan zastosował, czyli mówienie potoczne. Proszę zastosować inną metodę, może operową, czyli już zrobić to samo, co ja robię, dobrze? Już dawno chciałem odejść, ale ty nie. Bardzo proszę. Ale ci zazdroszczę. Twarz tam, bardzo proszę. Już dawno chciałem odejść, ale ty nie. Tłamszę cię. Przepraszam, proszę zrobić ę na końcu. Albo nawet przesuńmy akcent. Tłamszę cię. Tłamszę cię. Jeszcze mam taką jedną uważkę. Proszę dorzucić element erotyczny. Czyli? Coś takiego, dobrze? Tłamszę cię. Bardzo proszę. Mniej tego, mniej. Tłamszę cię, mój milusiu, tłamszę cię. Mogę już go oblać kwasem? Tak, teraz scena polania kwasem, bardzo proszę. Giń, matko bolesna! Tak. Przepraszam? Proszę. A może byśmy dołożyli do tego jeszcze jakąś wadę wymowy? Słucham, jaką pan ma propozycję. Świeczka. Słucham? Świeczka. Proszę jeszcze raz. Świeczka.
dobrze, zróbmy tak. W takim razie syna umierania matki. Bardzo proszę, proszę robić pompki do tej pani. Już szybciusieńko. Ach, ten kwas, kwas zatruty. Chyba umrę i zdechnę jednocześnie. Karabinieros, karabinieros. Pierdziele, ja zapomniałam, że ty w ogóle grasz. Ja zapomniałam zupełnie, że ty w nim grasz. Ale naprawdę zrobiłeś to świetnie. Bardzo ładnie. Brakuje ci tylko warsztatu i talentu. A tak? Super, naprawdę. Jedźmy! Bolesna matka leży u wrót. Pije wodę z fosy. Siorp, siorp, siorp! Zaciągnęła się, a tam karp.